Wielkie zmiany czekają Pałac Tarnowskich, który mieści się w Parku Miejskim w Końskich. Kompletną przebudowę przejdzie zachodnie skrzydło pałacowe, ale prace dotkną także wschodniego, w którym obecnie mieści się większość wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. Gmina o realizację tego projektu ubiegała się od wielu lat. Tak naprawdę realne stało się to z chwilą, kiedy zakończył się wieloletni proces związany z roszczeniami spadkobierców rodziny Tarnowskich. Do tego czasu, czyli do 2010 roku, nie było możliwości ani jakichś kompletnych przebudów, ani nawet projektowania tego, dlatego że gmina nie była właścicielem. Przypomnijmy, że wschodnie skrzydło pałacowe przechodziło stopniowo remonty w ostatnich latach i dziś jest ono prawdziwą wizytówką Koneckiego Parku. Tym razem najwięcej zmieni się w skrzydle zachodnim. Z tych dwóch skrzydeł pałacowych to tamto zachodnie miało od początku swojego istnienia charakter reprezentacyjny, mieszkalny. To tam mieszkali właściciele, to tam były pokoje reprezentacyjne i sporo śladów tej przeszłości jeszcze zostało i będziemy chcieli zachować, jednocześnie przystosowując budynek do bieżących potrzeb administracyjnych. Nie jest to przecież muzeum, tylko żywy urząd, w którym żywi petenci oczekują załatwienia swoich spraw od pracujących urzędników z punktu widzenia pracy samych pracowników urzędu, jak i tych, którzy korzystają z ich pracy, no to będzie istotna zmiana. Przebudowa skrzydła rozpocznie się w ciągu kilku tygodni, kiedy tylko uzgodnione zostaną szczegóły administracyjne, m.in. z konserwatorem zabytków. Wykonawcą zostało konsorcjum firm PBO Śląsk oraz Doto Polska. Przedstawiciel wykonawcy nie boi się zakresu robót, które trzeba będzie zrealizować. To jest poważna przebudowa, oczywiście dominuje tutaj termomodernizacja, tak jest zresztą nazwane przede wszystkim to zadanie, ale jest oprócz termomodernizacji jest też przebudowa poszczególnych pomieszczeń, to są kwestie instalacji, również elektryczne, także no, to razem daje dość poważną przebudowę, natomiast no, nie jest to bardzo trudne zadanie, to jest zadanie takie, które da się wykonać, także proszę być spokojnym jakby od tej strony. To, że mówimy tutaj o zabytku, tak naprawdę o budynku zabytkowym, to jest dla Was dodatkowa praca, dodatkowe uciążliwości? To zawsze jest pewnego rodzaju uciążliwość, natomiast no myślę, że to bardziej od strony takiej administracyjnej, natomiast w takim sensie technicznym, no to tak jak tu już też Pan Burmistrz mówił, no zapoznaliśmy się z tą dokumentacją i nie widzimy raczej żadnych problemów z tym. Od tej strony też, że to jest obiekt zabytkowy. Tak. Dla gminy Końskie przebudowa Pałacu Tarnowskich to jedna z większych inwestycji realizowanych od początku istnienia samorządu. Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego to z jednej strony hołd złożony naszym przodkom, którzy doprowadzili do budowy takiego zespołu, z którego możemy być dumni, który jest wizytówką miasta i który mam nadzieję, że w przyszłości taką będzie. Cała przebudowa będzie kosztować przeszło 11 milionów 320 tysięcy złotych. Jest ona częściowo dofinansowana z budżetu województwa świętokrzyskiego. Zakres prac w przypadku tego projektu jest olbrzymi. Przebudowa będzie miała charakter kompleksowy, zaczynając od przebudowy dachu, schodząc przez wszystkie sieci, czyli elektryczną, energetyczną, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, aż do podłóg. Wszystkie podłogi będą wymienione, to pojawią się posadzki, pojawią się nowe instalacje grzewcze, nowe instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, oświetleniowe. To wszystko w ramach projektu, który przewidywał, że z jednej strony to zapewni trwałość na wiele dziesięcioleci do przodu, z drugiej strony będzie elementem usprawniającym pod względem energetycznym korzystanie z tego budynku. Z zewnątrz zachodnie skrzydło pałacowe zyska nową elewację, wymieniony zostanie także dach. Wszystkie elementy mają być jednak spójne, tak by pałac zachował swój historyczny wygląd. Gmina liczy, że dzięki termomodernizacji budynek stanie się oszczędniejszy. Z kolei w skrzydle wschodnim rozbudowana zostanie m.in. sala konferencyjna, tak by stać się miejscem bardziej reprezentacyjnym. Dla mieszkańców to oznacza wiele nowych lokalizacji, w których trzeba będzie załatwiać swoje sprawy. M.in. biblioteka publiczna na czas remontu zostanie przeniesiona do budynku szkoły podstawowej nr 1 w Końskich, a Urząd Stanu Cywilnego do budynku po gimnazjum przy ulicy Partyzantów. Wszystkie remonty mają zakończyć się do końca sierpnia 2021 roku.